Witam wszystkich. Pierwszy dzień wiosny, 21 marca. Tam gdzieś do Jarka po prawej słychać, po lewej gdakają kury z kogutami. Może było słychać wiosenne porządki. Przez 3 dni to ja zrobiłem tutaj, powiem wam, rewolucję. Drewno zbieram na kolejną zimę. Takie konkretne klony, jesiony, pierdety i inne. Zobaczcie, tutaj przygotowane dziuple. Tak samo jak tam są dziuple, za jakiś czas będzie coś sadzone. Gunnera manikata jest podgrzewana na obecną chwilę. Jest tam 10, nie widzicie, ale ja widzę 10-3 stopnia na tą chwilkę. Patrzcie, jak popadało w nocy. Jak wygląda gunnera obecnie? Jak wygląda? Ja jej na łeb takie coś założyłem. O, wszystko w porządku. Ten kabelek sobie po prostu grzeje. Rozumiecie? Taki gadżet Stalewiak zrobił. Ale odkryjesz czasem. Jak wyjdzie słońce, to wiadomo, bo się sparzy, nie? No, także tak to wygląda obecnie. Juka roztrata, jak powiedziałem, dopiero w kwietniu odkryję. Pierdziele, żeby znowu zdychała. I tak już widzę, że schnie. Tak jak w tamtym roku. Boczne liście. Nie wiem, o co chodzi. Palma będzie przesadzona. Może jeszcze w tym tygodniu. Gdzie indziej, niestety, obecne większość liści dolnych. Muszę stąd to usunąć, bo tu jest paulownia i na pewno nie usunę. Choinki poprzesadzałem. Mam tam w donicach 3 większe. Nie wiem, czy się przyjmą. Musiałem zrobić większe przerwy, żeby trochę więcej prześwitu też było tutaj. No, jest miskant już posadzony ponownie. No bo wiadomo, tu wyprzedaję sobie nadwyżki i sadzę sobie z powrotem. No, także tak to wygląda. O, jakby krety ryły. No, zobaczcie, cytruski na dwór wyniosłem. Miskanty Laturioriparius, albo wiecie, jak to się mówi? Laturio, Lutario. Sorry, znowu mylę, nie pamiętam, muszę się nauczyć w końcu. Cytryna już pierwsza wyniesiona. Już wiszą, nawet z tamtego roku, zobaczcie owoce. Cytryna to jest skierniewicka, tutaj macie cytrynę Majera. Trochę poleciały liście, ale to jest pół biedy, zobaczcie, już kwitnie z owocami. No, tu następny miskant, podlałem je wczoraj, bo była masakra, tak sucho. Tutaj na jesień lilie drzewiaste sadziłem i już pierwsze wychodzą. O, zobaczcie, fajnie, jak tu przy szklarni tak w sobie wzejdą, będzie... Pachniło przy ścieżce. Tutaj z tyłu też ogarnąłem wszystko. Znaczy ja, siostra Ania jest, Jola, żeśmy dymali. Może Ania wskoczy na film. Później na jakiś nagram. No, wszystko przeorane, o. Wrony latają, czy co to było? A nie, to gołąb siwy. Szczur latający. Tu muszę jeszcze ogarnąć te cegły. Przyda się na coś. Wody jest w ciul. Dużo. Dużo wody mam tym razem, nie? Ptaszki śpiewają. Fajnie, fajnie zaczyna się coś z tym złomem tu ogarnąć w końcu. Nie wiem, to już te 2-3 lata tak leży takie dziadostwo. No, tak to wygląda, słuchajcie. W szklarni nic się nie zmienia. Też siedzę i ryję. Co to jest? Niech mi ktoś powie. Bardzo ładnie pachnie, jak się gałązkę obetnie, takim cytrynowym czy coś. Kurczę, mam nadzieję, że się przyjmą. Miały dużo korzeni, że tak powiem. I dużo korzeni się trzymało. Przy bryle, nie? I tutaj trzecia. No, dzisiaj jadę tutaj jeszcze ten kawałek. Muszę w sumie to po całości, chcę to przeryć i na nowo posadzić. No, tak to wygląda. Widzicie, u sąsiada jedynie trochę śmieci, ale ja wybieram po drodze. I nie wrasta się. A to jest 3-letni. Także on nie idzie jak wściekły. Jeszcze jak się kosi, to już w ogóle jak wyjdzie jakiś kieł, to zawsze zetnie sąsiad, nie? Zobaczcie, jak ładnie tu będzie już. Jak czyściutko. Maureli w tamtym roku były tutaj. W tym roku nie wiem, jak posadzę. Nie wiem. No ja tam co rok mam inaczej na ogrodzie. Juki mi zostały, takie pieńki się robią, nie? Karolińskie? Czy jakie tam? Szklarnia Ewek, przypominam. Coraz więcej ludzi się pyta. Kurde, bo się nikomu szukać nie chce. No ale spoko, zawsze podać mogę, nie? Przyniosłem, widzicie? Co przyniosłem? No. Teraz będzie czeszczało. Palmę madagaskarską. O, już kawał świni. Wiadomo, liście traci, ale w ogrodach botanicznych tak samo, że jest kołek, ale na górze tylko czapa, nie? Wyniosłem tego wariata na dwór, tam, o. Jak deszcz pada, to po prostu będę chował te poduszki, czy co tam, nie? Waszyngtonia nie wyniosę, ale daktylowca będzie można wyryć. O, kolokazję już przyniosłem olbrzymią. Guni też wyniosłem z tamtej szklarni, też się ładnie trzyma. Nic mu się nie stało, ale strasznie sucho miał. Ale, kurde, przezimował bez problemu, nie? Tylko są 3. Nie wiem, czy to rozdzielać, czy to się zrośnie. Co tu zrobić? Co byście zrobili? Kurde, ingerować w korzenie teraz? Nie wiem. Trochę karpusa przesadziłem na nowo.
słabizna, ale ładne miał korzenie. Mam nadzieję, że bujnie się. No i tak ryje codziennie tutaj w roślinach. Trochę burdel się zrobił w tym miejscu. Ale tam. Dobrze. Za niedługo brugmasję będę sprzedawał. Dam znać na stronie, przypominam. Dużo osób pisze i każdemu pisze to samo, że wystawiam na stronę, potem daję linki w grupę Stalewiak, czy tam na mojego bloga Stalewiak, Sławek Stalewiak, wpisujcie na YouTubcu. Wróć, kurde, na Facebooku. No. Nawet ziele już rośnie, nie? Także wszystko w porządku. O, tu już listek ze szklarni, tamarillo nawet puszcza, o tam puszcza. No wszystko powoli zaczyna się budzić. Jest rano, godzina 8, a my tu mamy ile stopni? 16 stopni. Także nie jest tak źle. Już mi się zaczyna to podobać. Burdel ogarnięty po zimie. No, także miłego dnia. Trzymajcie się. Ja muszę iść działać, kopać dalej, bo mam stówkę do wykopania, do wysłania. No, w pierwszym komentarzu w razie czego. Zawsze najważniejsze informacje. Trzymajcie się. Jeszcze raz tu pokażę. O, do następnego razu.